Zdrowia, szczególnie dla wszystkich tych, którzy mają niewystarczająco witaminy D. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, socjalizm ma to do siebie, że zawsze krzyczy, że wszyscy są równi. No, zaczyna się w Ameryce, to jest krzyk, że wszyscy są równi. No to w więzieniach powinno być równo białych i powiedzmy niebiałych, czyli murzynów. No a proporcje są społeczne takie, że murzyni to jest około 10-15% społeczeństwa, na więzieniach jest 40%. No, ludzie, wojownicy o wolność, nie. O sprawiedliwość społeczną, no to mówią, że to jest po prostu system, no a część tych, którzy popiera system, no to po prostu mówi, że to jest przestępczość. Także wszyscy są równi i powinni być równi, tak? Dużo socjalistów mówi, że jedzenie musi być równe. No, wszyscy mają taki sam żołądek. No i powinni jeść jednakowo. Mieszkania wszystkim się należy tak samo, domy się należą wszystkim tak samo. No z domami to 10-12 lat temu to banki doprowadziły do ruiny, dlatego że dawały pożyczki na domy. Przez ostatnie tam 70, 60, 50, 40, 30 lat to było tak, że trzeba było oszczędzić powiedzmy 20% na down payment, czyli powiedzmy na tą zaliczkę, no i później bank dawał 80%. Także to niewielu ludziom się udawało oszczędzić te 20%, dlatego domy się nie sprzedawały tak drogo. Domy miały jakieś takie normalną sumę, czyli powiedzmy, jeżeli jakiś ktoś zarabiał, ilekolwiek tam zarabiał, no to jego 5-6 lat pracy to była wartość tego domu. Czyli powiedzmy w latach 1962-3 tokarz zarabiał powiedzmy dolara na godzinę, no to zarabiał około 2000 rocznie, no to dom w dzielnicy, gdzie mieszkali tokarze, no to kosztował około 10-12 tysięcy. Później w latach 80-90 banki powiedziały, że murzyni mają za mało domów kupowane, no i przestali wymagać 20%, no i później te ceny, no to już było 6 lat pracy, 7 lat pracy, 8 lat pracy, 9 lat pracy, no i teraz średnia taka w Ameryce, no to się okazuje, że jest około 8-9 lat pracy. No, nie płacąc podatków, nie jedząc, nie mając samochodu i tak dalej. Cała ta średnia pensja przed podatkami i wydatkami, a średnia pensja powiedzmy domów. No i teraz jest równość względem witaminy D. Witamina D, badania pokazują, że witamina D też zmienia i robi ludzi nierównych. Jeżeli ludzie mają pewien poziom witaminy D w sobie, za mały, no to po prostu są bardziej chorzy. Najwięcej witaminy brakuje, najwięcej. No, jednym z krajów, gdzie brakuje witaminy D, no to jest właśnie, to jest Włochy i Hiszpania. I tam są właśnie tego braki. No ale w krajach tych północnych, powiedzmy Norwegia, Finlandia czy Szwecja, i to jest tam, gdzie nie ma słońca, tak? Nie ma tam słońca, to jednak te braki witaminy D są mniejsze. No i umierają. Jest dużo mniejsza z paniki 19, czyli Wuhan 19. No i niektórzy badacze, lekarzy mówią, że to jedzenie wspomagane i tam różne dodatkowe rzeczy kupowane, które mają witaminę D, i optymalizacja tego wszystkiego, no to może właśnie poprawić ten, powiedzmy obniżyć te skomplikowania w czasie zarażenia, po zarażeniu koronawirusem. Witamina D jest ważna dla kości, jest ważna dla muskułów, jest ważna dla całego zdrowia, no tak samo zwalcza depresję. Jak wspominałem, nazywana jest witaminą słoneczną, no i jest produkowana. Wtedy jest produkowana, kiedy słońce, oczywiście jak ktoś się spali, biały człowiek, jakiś taki blada twarz się spali na murzyna, no to dostaje wtedy raka, no ale to jest co innego, bo
może po prostu produkuje, ciało produkuje witaminę C, witaminę D, no ale najróżniejsze inne jedzenia, jak łosoś, czy nawet jajka, no to no, ma sam w sobie, no tran to jest ciekawa sprawa, tran to było w latach 60-tych, 70-tych, tran ogólnie rzecz biorąc, to chyba Amerykanie kupowali ten tran z Norwegii. Tran to jest taka firma norweska, jak się pojedzie i się kupi w butelce takiej półlitrowej czy ćwierćlitrowej ten tran, żeby pić na łyżeczce, no to jest makabra, tego nie da rady pić. Kiedyś byłem właśnie w Norwegii, to z nostalgii kupiłem to. Nie da rady tego pić, lepiej kupować w jakichś kapsułkach w żelatynie i połykać. No ale też makabra. No te północne rejony Norwegii, to tam bardzo dużo łowili tych ryb. No i co oni robią? Po prostu wygotowywują te wszystkie ryby z kości i tak dalej, no i wtedy jest ten wyciskany tran, wypiekany, wypalany, wygotowywany tran i to było popularne. No teraz jest popularne, są te żelki. Ciekawa sprawa jest taka, że jak upadł ten przemysł właśnie rybny, połowy straciły, to ludzie opowiadają, że tam po prostu były szczury, po prostu jak koty. No teraz już w tych dawnych miejscach, miastach, gdzie rybackich, no już takich wielkich szczurów nie ma. Duży problem jest też właśnie wśród czarnych, jest wśród murzynów, brakuje jakiejś tej witaminy D, no i co powoduje to, że właśnie mają problemy z kośćmi, no i mają też problemy z łysieniem, tak, także mają również problemy z systemem odpornościowym, także kiedy ludzie tam jakieś gazety, CNN, wszystkie te komunistyczne szczekaczki tłumaczą, że po prostu czarni umierają, a biali nie umierają, no to znowu jest propaganda socjalistyczna, no bo nie podejdzie się po prostu tak lekarsko do tego, no a jaki jest stan, powiedzmy, zdrowia. No, mleko w Ameryce, no to ma od lat ma dodawane witaminę D i to wspomaga, także jeżeli ludzie piją mleko, no to piją witaminę D. Część mówi, że mleka nie piją, no bo mleko jest dla cieląt, no to unikają, no i to wtedy nie mają tych no w tym mleku w szklance to powiedzmy tam jest 10-15% tej witaminy D, która jest potrzebna dziennie. Także jeżeli się nie pije mleka, nie je się łososia, nie je się jajek, nie je się tego i tamtego, no to tego brakuje. No dużo wegetarian ma problem z anemią, no bo w anemii, jeżeli nie jedzą mięsa powiedzmy, no to nie mają żelaza. Jak nie mają żelaza, no to mają anemię. Jedzą te najróżniejsze orzechy, fasole, inne boby i tak dalej, no ale niestety witamina żelazo krwiste w tłuszczu jest przyswajalne przez ciało 3 razy szybciej niż powiedzmy jakiekolwiek te żelaza w tych z zielska. No ale wracając do tej witaminy D, no nieustannie są właśnie te artykuły, kto więcej umiera, które grupy więcej umierają. No ludzie osłabieni, czyli w tych domach starców, czy nawet w hospicjum. Ostatnio widziałem właśnie tą klepsydrę, to zawiadomienie o śmierci, no że jakiś tam mężczyzna po 70, będący w hospicjum, umarł powiedzmy z koronawirusa. Także są te statystyki naginane. Także to jest jeden wielki... No, ogólnie rzecz biorąc, normalni ludzie to widzą, co się dzieje. Dużo tych fachowców oszukuje, no. Sporo lekarzy troszeczkę oponuje tym badaniom, bo to są te badania irlandzkie, no i oni właśnie robili te badania w najróżniejszych krajach, między innymi w Chinach, w Iranie, we Włoszech, w południowej Korei, we wspomnianej Hiszpanii, w Szwajcarii.
w Anglii, no i w Stanach Zjednoczonych. No i są te połączenia. Są te połączenia tam, jeżeli jest, popatrzy się na to, co ci ludzie mają, braki witaminy D, czy nie mają, no to jedno z drugim jest jakaś tam korelacja. No dobrze by było no, zrozumieć, że powiedzmy, jeżeli ktoś ma tą witaminę D, no to zachorować, no to go nie zabezpieczyć, żeby nie zachorował, no ale jakoś łatwiej i przetrwa, tak? Nie ma co biec i znienacka zacząć brać tą witaminę D, żeby nie przedawkować, no ale przedawkować, no to też ciężko jest, no bo jednak jak ktoś ma zdrowe nerki, no to wszystko jest przefiltrowane, no i wydalone i ciało zaabsorbuje tyle ile potrzeba. No ale to nawet taka głupia witamina D powoduje to, że są po prostu walki, tak? Ludzie są niedoinformowani. Ludzie naprawdę nie kojarzą najróżniejszych podstawowych rzeczy. Wszystko jest tematem rasistowskim. Wszystko, szczególnie w Ameryce. W Ameryce to jest wojna klas i wojna ras. Ci socjaliści z Partii Demokratycznej, no to wszystko idzie na noże właśnie, bo to jest tak. My biedni, wy bogaci i trzeba być, jest po prostu, nie ma porozumienia. Nie ma czegoś takiego, że biedny powinien się starać zostać bogatym, a bogaty powinien nie zbiednieć i nie przepuścić. Tak samo jak względem ras. Żółta rasa, powiedzmy, przesuwa się do góry po tej drabinie społecznej, a socjaliści w Ameryce jednak traktują tych biednych murzynów jako mięso wyborcze. Po prostu oni zawsze głosowali. 90% murzynów głosuje na demokratów, także to są pewniacy. No nie jest to duża liczba w społeczeństwie, no ale to są pewniacy, to oni po prostu, ktoś, kto powie, że ma konserwatywne poglądy, no to po prostu jest zniszczony. Pomimo, że 70-80 lat temu Murzyni byli bardzo, bardzo pobożni. Byli bardzo pobożni, bardzo rodzinni i tak dalej, i tak dalej. Dopiero później w latach 60., kiedy ta rewolucja seksualna weszła i kiedy przyszła ta opieka społeczna, no to po prostu ten garnuszek zdegenerował całe 3-4 pokolenia. Także to jest dosyć smutne. Także jeżeli pijecie mleko z witaminą D, no to będziecie zdrowsi. Następna taka ciekawa sprawa to jest w Ameryce, co jest, no to jest sól z jodem. Kiedyś ktoś przyjechał z Ameryki, właśnie się dziwił, że w Ameryce jest sól z jodem oraz bez jodu. No niektórzy ludzie poszukiwali soli bez jodu. No myślę, że teraz już w Europie jest jedna i druga. Nie wiem czy, co jest preferowane, czy co jest polecane na poziomie zdrowotnym państwowym, no ale jest sól jedna i druga. No. Można powiedzieć, że są nienormalni ludzie, którzy piją wodę destylowaną, no ale to już trzeba być naprawdę jakimś, mieć chysia, żeby zdecydować się pić wodę destylowaną. No nie wiadomo, jak długo będą to pić. No. Przypuszczalnie nie zejdą tak szybko, no bo piją różne inne rzeczy, no ale z wyboru, z butelki pić wodę destylowaną, to nie jest zdrowe. Także zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.